Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej pana przewodniczącego Grzegorza Napieralskiego. Jak Państwo wiecie, zakończyła się prezentacja raportu pana ministra Millera i pan przewodniczący w towarzystwie pana ministra Janusza Zemkę, pana posła Stanisława Wziątka, szefa Komisji Obrony Narodowej, przedstawi nasz punkt widzenia na tą prezentację i na raport. Bardzo proszę. Byliśmy świadkami kolejnej bolesnej odsłony po wielkiej katastrofie, katastrofie smoleńskiej. Dziś opublikowano raport, tak długo oczekiwany raport przygotowany przez komisję pana ministra Millera. Chciałem na samym początku naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć, że nie podważamy raportu. Uważamy, że jest to dokument przygotowany z intencją rzetelności, aby przedstawić fakty, które miały miejsce przed i w dniu katastrofy. To, co dzisiaj słyszeliśmy, ale to, co również mogliśmy pobieżnie przeczytać, bo otrzymaliśmy bardzo gruby i obszerny materiał z wyniku prac komisji, to bardzo trudny, bardzo smutny i bardzo bolesny materiał, pokazujący, co dzieje się w państwie. Materiały, które dzisiaj otrzymaliśmy, i to, co państwo i my mogliśmy oglądać dzisiaj na monitorach naszych telewizorów bądź słuchać w radio, pokazuje nieudolność rządu Tuska. Pamiętamy dokładnie, co wydarzyło się, kiedy rozbił się samolot Kasa, kiedy zginęli żołnierze, kiedy zginęło 20 osób w tamtej katastrofie. Nie wyciągnięto z tego wniosków, choć katastrofa smoleńska, gdybyśmy spoglądali na nią bez emocji, jest w skutkach taka sama, a w przyczynach bardzo podobna. Kiedy słuchaliśmy dzisiaj ministra Millera, kiedy przeglądamy dokumenty otrzymane w formie raportu, widzimy, jaki bałagan jest w obszarze aktywności, działalności ministra obrony narodowej. Minister obrony narodowej nie panuje i nie panował, nie kontrolował i nie wyciągał wniosków. Brak wyszkolenia pilotów, powtarzane bardzo dzisiaj często w raporcie, brak przygotowania doprowadziły do największej katastrofy. Kolejnej już katastrofy, podkreślam, kolejnej już katastrofy. Czy to zaniechanie, czy lenistwo, czy brak profesjonalizmu? Na to pytanie trzeba sobie dzisiaj odpowiedzieć i musi odpowiedzieć premier, ale na pewno musi podjąć jedną decyzję. Minister Klich nie może być ministrem. Dzisiaj musi zostać zdymisjonowany po tym raporcie. Ale ten raport pokazuje wiele innych jeszcze aspektów, o których nie mówiliśmy. I nawet taka bardzo dzisiaj pobieżna analiza dokumentu, który otrzymaliśmy, pokazuje, że nie tylko Ministerstwo Obrony Narodowej jest odpowiedzialne za to, co się wydarzyło 10 kwietnia. Według porozumienia, szanowni państwo, które zostało podpisane między kancelariami, jest taki zapis, że koordynatorem realizacji porozumienia jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwany dalej koordynatorem. Ale dalej to porozumienie mówi, że zawiadomienie o potrzebie wykorzystania wojskowego specjalnego transportu lotniczego składa się w formie pisemnej do koordynatora. Zawiadomienie zabiera datę i godzinę odlotu i powrotu, dysponenta, liczbę osób towarzyszących, lotnisko lądowania, startu i lądowania, rodzaj statku. Na podstawie zawiadomienia koordynator sporządza zamówienie, które przekazuje dowódcy sił powietrznych, szefowi Biura Ochrony Rządu i wiele tu ważnych innych informacji dotyczących odpowiedzialności szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To, jak mówi dokument, koordynator odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie takiej wizyty. Co ważne, kiedy zerkniemy, szanowni państwo, do raportu, otóż widzimy taką informację, która nie została dzisiaj podana przez pana ministra Millera. W dniu 2 marca roku 2010
do ambasady RP w Moskwie wpłynęło pisma od ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej zawierające propozycję terminu spotkania grupy roboczej w dniach 15-20 marca. Ale przed planowym terminem przylotu grupy przygotowawczej ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie przesyła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych pismo z następującą informacją. Cytuję. W związku z likwidacją jednostki wojskowej obsługującej lotnisko w Smoleńsku nie ma technicznej możliwości wylądowania samolotu specjalnego z grupą przygotowawczą wizyty premiera RP, braku sprzętu zabezpieczenia lotów, w tym cystern paliwowych, mobilnych agregatów prądotwórczych, sprzętu utrzymania pasa. Dlaczego tak ważna informacja o przygotowaniu lotniska nie została uwzględniona przy przygotowaniu tej wizyty? I znowuż kolejna biała plama, która nie została pokazana, i kolejna informacja dotycząca również szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odbyło się spotkanie 17 marca roku 2010 w Moskwie pomiędzy szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz zastępcą szefa administracji premiera Federacji Rosyjskiej. I tu uwaga, komisja nie otrzymała notatki dotyczącej tego spotkania. Według informacji uzyskanych od szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozmowy dotyczyły jedynie spraw protokolarnych. Żadnej informacji pisemnej ani notatek nie otrzymaliśmy. To pokazuje, Szanowni Państwo, że również pan minister Arabski jest odpowiedzialny za to, co działo się z przygotowaniem tej wizyty. Również warto by było dzisiaj zapytać, co stało się z notatką, która wpłynęła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co resort pana Sikorskiego z tą notatką zrobił i co uczynił z tak ewentualnie pozyskaną wiedzą pan minister Arabski. Widać absolutnie, że po stronie polskiej było wiele zaniechań i jest popełnionych bardzo wiele błędów, które doprowadziły po raz kolejny, podkreślam, do wielkiej tragedii. I dzisiaj ta bolesna informacja powraca do nas znów bolesna, znów tragiczna, bo wspominamy naszych przyjaciół. Pan przewodniczący Wiątek, bardzo proszę. Szanowni Państwo, przyczyny tej katastrofy, to raport wyraźnie pokazał, to splot różnych okoliczności. I tych okoliczności, które miały charakter pośredniego wpływu, jak i te, które były związane z wpływem bezpośrednim. Niewątpliwie wszystkie te działania, które wiążą się z brakiem właściwego współdziałania pomiędzy organizatorami lotu i koordynatorem wszystkich podróży służbowych najważniejszych osób w państwie, mogły być taką pośrednią przyczyną. Pośrednią na pewno było też to, że nie wyciągnięto wniosków z tego, iż lotnisko w Smoleńsku nie jest gotowe do przyjmowania samolotów o tak ważnym znaczeniu, o znaczeniu typu HET. Ale bardzo istotne jest także to, że ten raport pokazuje, iż wina, aczkolwiek bardzo duża, spoczywa na stronie polskiej, to nie jest to jedyna wina. Że także strona rosyjska popełniła pewne błędy i ogromne zaniechania. Zaniechania związane z przygotowaniem lotniska, bo jeśli już doszło do tego, doszło do decyzji, że samolot będzie tam lądował, to powinno to lotnisko być przygotowane tak, aby on mógł wylądować bezpiecznie. I druga kwestia to już są błędy związane z samym naprowadzaniem na właściwą ścieżkę lądowania. Tutaj błędy są ewidentne. A więc nasza odpowiedź to jest odpowiedź pokazująca zarówno to, co się działo bardzo negatywnego i organizacyjnie, i systemowo. Systemowo również w zakresie szkolenia pilotów po stronie polskiej, ale i także te błędy, które wystąpiły po stronie rosyjskiej. To jest odpowiedź na raport MAK, odpowiedź obiektywna, bo pokazująca wszystkie okoliczności. Szanowni Państwo, jeszcze druga kwestia. Ten raport dzisiaj jest zaprezentowany mediom, opinii publicznej. Mam nadzieję także, że zainteresuje się nim międzynarodowa opinia publiczna.
ale my chcielibyśmy w parlamencie poznać więcej szczegółów na ten temat, zadać także parę pytań panu ministrowi Millerowi, bo pytania się rodzą. Są jeszcze takie kwestie, które wymagają wyjaśnienia. I dlatego też Prezydium Komisji Obrony Narodowej podjęło decyzję, żeby w środę, w przyszłym tygodniu, o godzinie 11:00 odbyć posiedzenie komisji z udziałem pana ministra Millera i zespołem, który pracował nad badaniem przyczyn tego wypadku, aby można było poznać wszystkie okoliczności wyjaśniania tej katastrofy w każdym szczególe. Dziękuję. Jeszcze pan minister Zemke, bardzo, bardzo proszę. No więc jeśli można, to ja bym chciał uwagę państwa zwrócić na następującą sytuację. Mieliśmy w ciągu niecałych czterech lat, cztery katastrofy. Przypomnieć chciałem, że to była katastrofa kasy, to była katastrofa śmigłowca Mi-24, to była katastrofa bryzy na lotnisku w Babich Dołach i ta ostatnia katastrofa straszliwa w swoich skutkach, katastrofa Tu-154. Żadna z tych czterech katastrof nie była spowodowana czynnikami technicznymi. Zwracam silnie uwagę na ten fakt. Nigdzie nie padła uwaga, że do katastrofy doszło w wyniku technicznych jakichś kłopotów. Wszystkie katastrofy mają dość scenariusz, no niestety, podobny. To podobieństwo scenariusza polega na tym, że do katastrofy dochodziło w bardzo ciężkich warunkach pogodowych, skrajnych warunkach pogodowych i że te załogi, które były w tych warunkach skrajnie trudnych pogodowych, nie dały sobie rady. No więc dobrze, można to tolerować. W przypadku pierwszym mamy drugi, trzeci, a teraz mamy przypadek czwarty. No, ktoś za szkolenie odpowiada. I to nie jest tak, że w Polsce jawi się nowy model, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Że będą w resortach odpowiadali wszyscy, oprócz ministra. No, to byłby model chory.